W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej. O najwspanialsza Królowo Nieba i Ziemi, orędowniczko Szkaplerza Świętego, Matko Boga, oto ja, Twoje dziecko, znoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie, Królowo Szkaplerza Świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach i użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza pocieszycielko strapionych, powstań i swoją potężną mocą rozprosz moje cierpienia. Ulecz, uspokój moją duszę, o Matko pełna litości. Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do mojej śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu Świętym żyć i umierać pragnę. Amen. Dzień piąty. Nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej, 11 lipca. Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym dziewczęciu, które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił matką swego syna. Błogosławiony Stefan, kardynał Wyszyński. Maryjo, twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku. Prosimy Cię pokornie, o Pani i orędowniczko nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała, abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie, na większą Jego cześć i na chwałę Twoją. Królowo Karmelu, przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boga Rodzico, Dziewico, Królowo Szkaplerza Świętego i Matko Nasza, nieustannie przywołujesz nas do siebie, Pani i Królowo Nasza, jak niegdyś przez dar Szkaplerza Świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki. Tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga, jako znak pojednania i ratunku dla świata. Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszej Ojczyzny. Odnów znaki i powtórz cuda. Otrzyj łzy cierpiącym. Ochraniaj niewinność dzieci. Broń wiary świętej w sercach młodzieży. Rodzinom naszym uproś pokój i miłość wzajemną i ducha wiary. Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego serca. Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.